Witam Państwa z hotelu Bazar w Poznaniu. Już za chwilę rozpocznie się 21. gala konkursu o tytuł poznańskiego lidera przedsiębiorczości. Zatem serdecznie zapraszam. Podróżować jest boską. Czy mnie pan pyta, co sądzę o mężczyznach? Poproszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach, ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrałem się z Reną Boża, do pierwszej klasy częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana Buenos Aires. Brawa, jeszcze raz. Cytując fragment piosenki Manamu, boskie Buenos Aires, którą zaśpiewała dla nas Aleksandra Itkowska, wiele nauczyć się można podróżować. Podróżować jest bosko. Zatem zabieram Państwa w podróż, podczas której poznamy najlepsze firmy z metropolii Poznań. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Justyna Siepietowska i mam zaszczyt powitać Państwa w przepięknej sali białej hotelu Bazar. To tu przez lata spotykali się przedsiębiorcy, politycy i elita kulturalna naszego regionu. To tutaj właśnie powstawały biznesy, a także inicjowano wydarzenia, w czasie których decydowano o losach naszego kraju. Dziś w tej sali poznamy poznańskich liderów przedsiębiorczości. Przypadek? Nie sądzę. Ale zanim to nastąpi, to powitajmy gości, którzy przybyli na naszą uroczystość. Witamy Prezydium Rady Powiatu w Poznaniu wraz z radnymi.
Jest z nami Zarząd Powiatu w Poznaniu, a także członkowie kapituły konkursu. Już teraz powitajmy przedstawicieli firm, które wzięły udział w konkursie o tytuł poznańskiego lidera przedsiębiorczości. Witamy oczywiście także wszystkich Państwa zgromadzonych przed telewizorami. To właśnie tu, w Bazarze Poznańskim, działali tacy liderzy jak Karol Marcinkowski, Józef Łubieński, Maciej Mielżyński, Hipolit Cegielski, Dezydery Chłapowski, a także znany na całym świecie Ignacy Jan Paderewski. Jak widać, liderzy nie opuszczają tego miejsca do dziś. I właśnie dziś poznamy tych, którzy nie boją się wyzwań, ciężkiej pracy i wyróżniają się odwagą i charyzmą. Tak, tak, o Państwu mówię. A trzeba przyznać, że ubiegły rok nie był wcale taki łatwy dla prowadzących działalność gospodarczą. Wskaźniki pokazują, że był nawet trudniejszy niż 2022. Niestety statystyki uwidaczniają także, że w latach 2022-2023 zamknięto więcej firm niż w czasie pandemii. Dlatego tym bardziej doceńmy tych wyjątkowych ludzi, którzy radzą sobie w tej trudnej gospodarczej rzeczywistości. Warto dodać, że nie byłoby konkursu oraz poznańskich liderów przedsiębiorczości bez wspaniałej kapituły. Myślę, że to odpowiedni moment, aby poznać jej członków. Kapituła złożona jest z poznańskich liderów biznesu i nauki i samorządności, a oto oni. Pan Paweł Bugajny, prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Pan Paweł Bursik, prezes Poznańskiego Banku Spółdzielczego. Pan Tomasz Kobierski, prezes zarządu grupy MTP. Pan Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pan Andrzej Łyko, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Pan profesor doktor habilitowany Hieronim Maciejewski, prezes zarządu Fundacji UAM w Poznaniu. Pan Marek Skoraszewski, prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Pan Lesław Wiatrowski, prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. Pan profesor doktor habilitowany Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz pan Jan Grabkowski, starosta poznański, przewodniczący kapituły konkursowej. Szanowni Państwo, od wielu lat kapitule przewodzi główny organizator konkursu, Jan Grabkowski, starosta poznański, lider polskich samorządowców. Zapraszam pana na scenę. Szanowni Państwo, Panie Starosto, prezes firmy Apologic, lidera we wcześniejszych edycjach w kategorii Mały Przedsiębiorca, w jednej z wypowiedzi do prasy stwierdził, że prestiżowy tytuł poznańskiego lidera przedsiębiorczości motywuje do kontynuowania rozwoju, a także znacząco wpływa na promocję produktów i usług. Kim zatem jest lider? Jakie cechy powinien posiadać lider? Zapraszam Pana do mikrofonu. Drodzy Państwo, jadąc tutaj cały czas się zastanawiałem nad cechami lidera, bo lider w przedsiębiorczości, lider w polityce, lider społeczności, lider generalnie, to są, trzeba mieć cechy albo wrodzone, albo wykształcone. To nie jest proste. Trzeba przekonać do siebie ludzi, trzeba z nimi mieć komunikację, trzeba do nich docierać i wtedy się jest liderem. To nie jest, lider nie będzie liderem, bo ktoś się go boi. Lider będzie liderem wtedy, kiedy ma wiedzę, kompetencje i szacunek otoczenia. To jest lider.
Panie starosto, bardzo dziękuję. Proszę o zajęcie miejsca, gdyż przed nami wystąpi już teraz laureatka wielu nagród. Wspaniała wokalistka oraz pianistka wprost z powiatu poznańskiego, Aleksandra Itkowska, zaśpiewa dla nas przebój z lat 80. Aleja Gwiazd. Znają Państwo tę piosenkę? No to teraz sobie przypomnimy wykonanie Aleksandry. W utworze Aleja Gwiazd, którą napisali Romuald Lipko i Marek Dutkiewicz. Utworze, który dzięki Zdzisławie Sośnickiej stał się wielkim przebojem śpiewanym
jak widać do dziś. Szanowni Państwo, nic nam nie pozostaje, jak pójść tą aleją gwiazd, gwiazd, wśród których są liderzy. Czas zatem na pierwszą kategorię, czyli średni przedsiębiorca. Zapraszam na scenę pana Jana Grabkowskiego, starostę poznańskiego. Szanowni Państwo, w kategorii średni przedsiębiorca Kapituła nie przyznała tytułu lidera, ale za to wyróżnienie. Zapraszam przedstawicieli firmy PAF Druk. To firma poligraficzna działająca na lokalnym rynku od 34 lat. Ich fundamentem jest wiedza, siłą kreatywność, a celem produkt najwyższej jakości. Nowoczesny i szeroki park maszynowy daje możliwość wykonania każdego rodzaju druku przy zachowaniu najwyższej jakości i zawsze na czas. Bardzo ważnym aspektem działalności jest także poszanowanie czasu pracownika i jego wartości rodzinnych. Od 2015-16 roku zakład funkcjonuje w Suchym Lesie. Zgadza się. Jeszcze raz wielkie brawa. PAF Druk. Dziękujemy, prosimy pana o zajęcie miejsca, bo już teraz posłuchamy wokalistki i pianistki. Tak, pana starostę zapraszam o zajęcie miejsca również, która niedawno otrzymała Nagrodę Powiatu Poznańskiego w dziedzinie kultury Aleksandra Itkowska w utworze Co mi panie dasz zespołu Bajm. Na te resztę lat kilka starych szmat.
co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Niewątpliwie ten cytat odzwierciedla sytuację geopolityczną na świecie, a pochodzi z utworu, który zaśpiewała Aleksandra Itkowska. Jeszcze raz wielkie brawa. Bardzo dziękuję za ten wspaniały występ, nie ostatni tego wieczoru. Szanowni Państwo, przed nami kolejna odsłona konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Kto otrzyma statuetkę w kolejnej kategorii, czyli mały przedsiębiorca? Są Państwo ciekawi? To się okaże już za moment. Zapraszam zatem na scenę przewodniczącego kapituły konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, pana Jana Grabkowskiego, starostę poznańskiego. Kto zatem zostanie wyróżnionym, a kto liderem w tej kategorii? Nie będę Państwa zostawiać oczywiście w dużej niepewności. Zaczynamy zatem od wyróżnionych. Zapraszam na scenę przedstawicieli firmy Verseo. To agencja marketingu 5.0, która oferuje kompleksowe i nowoczesne rozwiązania ze zakresu marketingu internetowego. Prowadzą kampanie na wszystkich kontynentach świata. Firma dostarcza unikalne rozwiązania w obszarze zarządzania kampaniami reklamowymi online w każdej skali. Verseo jest strategicznym partnerem Google w Europie Wschodniej i Centralnej. Wielkie brawa! Bardzo panu dziękuję. Proszę o zajęcie miejsca. Drugą wyróżnioną firmą w kategorii mały przedsiębiorca jest Sense Consulting. Zapraszam na scenę. Firma specjalizuje się w podnoszeniu kompetencji ludzi, pozyskiwaniu kapitału na rozwój organizacji. Ponadto zajmują się wspieraniem innowacji społecznych i biznesowych. Wśród klientów spółki znajdziemy średnie, małe przedsiębiorstwa, ale też szpitale, uczelnie, szkoły oraz instytucje publiczne. Wartości nadrzędne SENS to sukces, jakość, współpraca i rozwój. Wielkie brawa! Dziękujemy Pani bardzo serdecznie. Prosimy o zajęcie miejsca. Po odbiór trzeciego wyróżnienia w kategorii mały przedsiębiorca zapraszam przedstawicieli firmy PFMS. To firma zajmująca się prowadzeniem nowoczesnych inwestycji z dziedziny medycyny. To, co ich wyróżnia, to specjalistyczna wiedza finansowa i techniczna oraz nowoczesne technologie branżowe, które umożliwiają rozwój szpitali, klinik oraz innych jednostek medycznych. Świadczą również usługi zarządzania i konserwacji całego wachlarza urządzeń medycznych w placówkach opieki zdrowotnej. Wielkie brawa. Gratulacje. Prosimy o zajęcie miejsc. No to, żeby było parzyście, bo ja lubię parzyste liczby, zapraszam na scenę czwartego wyróżnionego, a jest nim firma Summit. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja oraz integracja systemów informatycznych, profesjonalne zarządzanie danymi oraz budowa systemów analitycznych. Od 2012 roku firma jest partnerem Microsoft. Klientom proponuje również szeroki zakres rozwiązań chmurowych. To firma wrażliwa na potrzeby zwierząt przebywających w schroniskach. Od lat im pomaga, za co oczywiście szczególnie dziękujemy. Za tę wrażliwość również. Wielkie brawa. Wyróżnionych proszę o zajęcie miejsca. Pana starostę oczywiście poproszę o pozostanie ze mną. A teraz nadszedł wyczekiwany przez nas pewnie i przez Państwa również moment. Już za chwilę na scenie powitamy poznańskiego lidera przedsiębiorczości w kategorii mały przedsiębiorca. Zanim to jednak nastąpi, to zaprosimy na scenę fundatorów nagród. Państwo już są pewnie gotowi, bo to nie pierwszy raz. Zapraszam zatem
na scenę pana profesora, doktora habilitowanego Macieja Szymczaka, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uniwersytet ufundował każdemu liderowi studia podyplomowe na wybranym kierunku. Proszę zająć miejsce koło pana starosty. Zapraszamy pana Tomasza Wałowskiego, pełnomocnika zarządu do spraw zrównoważonego rozwoju Poznańskiego Banku Spółdzielczego, który przekaże iPada. Prosimy panią Iwonę Kasprzak, dyrektor do spraw Public Affairs, Grupa MTP. Grupa MTP każdemu z liderów ufundowała stoisko na dowolnie wybranej imprezie targowej. Zapraszam również panią profesor doktor habilitowaną Hannę Włodarkiewicz-Klimek, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Na liderów w kategorii mały przedsiębiorca na uczelni czeka voucher na udział w szkoleniu audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością według ISO. Szanowni państwo, jesteśmy w komplecie. Brakuje tylko kogo? Poznańskiego lidera przedsiębiorczości, oczywiście w kategorii mały przedsiębiorca. A zostaje nim, a tak trochę państwa tutaj pozostawię w niepewności. Chcą państwo wiedzieć? Jak tak, to tak. Exactus. Wielkie brawa. Exactus. Firma Exactus zajmuje się prowadzeniem księgowości, zarówno w formie pełnych ksiąg rachunkowych, jak i ewidencji uproszczonych. Dodatkowo rejestruje spółki, przygotowuje biznesplany, prognozy finansowe, wyceny przedsiębiorstw oraz świadczy usługi z zakresu kontrolingu. Posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Mottem ich działalności jest profesjonalizm. Można powiedzieć, że Exactus to poznański profesjonalizm. Szanowni państwo, przed nami lider w kategorii mały przedsiębiorca. Exactus. Jeszcze wręczanie nagród. A ja poproszę pana o kilka słów. Mogę. O. Szanowni państwo, przyjmujemy kontrole podatkowe, przyjmujemy kontrole ZUS-owe. Dzieje się to w wielkim spokoju, a tu jak wychodzę przed państwa, to serce wali jak młotem i głos się trzęsie. Także to jest dla nas niesamowite wyróżnienie. Jesteśmy tutaj na tej gali siódmy albo ósmy. Do tej pory byliśmy wyróżniani. Udało się osiągnąć ten święty graal, to wymarzone, proszę mi wierzyć, dla mnie to jest najcenniejsza nagroda, najcenniejsze wyróżnienie, które odbieram w życiu, również ze względu na to, że jest to efekt właśnie tych 7-8 lat, kiedy osiągaliśmy wyniki, które pozwalały nas wyróżnić, a w końcu zostaliśmy tym laureatem. Wiadomo, nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie wysiłek wszystkich pracowników naszego biura. Niestety ze mną dzisiaj jest tylko jeden kolega, który mógł mi towarzyszyć. Bardzo żałuję, że nie ma nas wszystkich, żebyśmy się cieszyli tym, co wspólnie udało się nam osiągnąć. I z tego miejsca mogę podziękować oczywiście przede wszystkim kapitule konkursu za to wyróżnienie, za to docenienie. Podziękować wszystkim, którzy właśnie na ten sukces się złożyli, czyli całemu naszemu zespołowi. Naprawdę. Brawo. Jeszcze raz wielkie brawa. A tak się świetnie złożyło, że lider przypilnował statuetkę liderowi. Więc... wielkie gratulacje. Dziękujemy laureatowi, panu staroście oraz fundatorom nagród. Zapraszam oczywiście państwa na widownię. Wszystkich państwa zapraszam na widownię.
Tak jak już wcześniej obiecywałam, mamy dla Państwa kolejną muzyczną niespodziankę. Aleksandra Itkowska zaśpiewa dla nas przepiękną balladę o miłości, którą również wykonywała Whitney Houston. Aleksandra Itkowska, Saving All My Love For You. Saving All My Love For You, zresztą znakomicie wykonana przez Aleksandrę Itkowską. Ciary były, prawda? No tak, były, były. Zresztą to nie jest wcale taka prosta piosenka. Wykonała dziś Aleksandra Itkowska, a ta piosenka była znana nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Szanowni Państwo, trwa 21. gala konkursu o tytuł poznańskiego lidera przedsiębiorczości. Przed nami ostatnia kategoria, czyli mikroprzedsiębiorca.
Zapraszam ponownie na scenę pana Jana Grabkowskiego, starostę poznańskiego, również przewodniczącego kapituły. W tej kategorii kapituła przyznała wyróżnienia. A ile, są państwo ciekawi? Ja też. Nie, żartuję, ja wiem ile. Już za moment się okaże. Zapraszam zatem na scenę przedstawicieli firmy Cube Systems. Firma oferuje usługi związane z automatyzacją oraz robotyzacją zakładów przemysłowych. Specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu maszyn oraz stanowisk produkcyjnych na indywidualne zamówienia klientów z Polski, jak i Unii Europejskiej. Ideą działania spółki jest wsparcie rozwoju nowoczesnej i efektywnej gospodarki. Ich atutem jest możliwość korzystania z doświadczeń partnerów biznesowych o globalnych zasięgach. Wielkie brawa! Zapraszam państwa, poproszę państwa o zajęcie miejsc. Już teraz zapraszam kolejną firmę, która otrzymuje wyróżnienie w kategorii mikroprzedsiębiorca, a jest nią VNET. Widzę, że przedstawiciele firmy VNET nie dotarli do nas, ale poznajmy tę firmę. Ja państwu przeczytam, kim jest nasz wyróżniony w kategorii mikroprzedsiębiorca. To firma specjalizująca się w tworzeniu systemów awizacji i przepustek bazujących na automatycznym odczycie tablic rejestracyjnych. Każdy projekt wykonywany jest z najwyższą starannością. Specjaliści VNET bardzo chętnie podejmują się trudnych i skomplikowanych tematów. Właściciele firmy podkreślają, że największą wartością przedsiębiorstwa są pracownicy, bo dzięki nim spółka tak dynamicznie się rozwija. Może dlatego nie dotarli, bo zajęli się pracownikami, więc prawda, bo są ważni pracownicy dla firmy VNET, więc wielkie brawa. Szanowni państwo, zapraszam kolejnego wyróżnionego, a jest nim firma Three Mindset. Three Mindset to agencja działająca na rynku reklamowo-marketingowym. Zaczynali od przygotowywania płatnych kampanii w Google Ads, reklamach w social mediach oraz optymalizacji stron internetowych. Wraz z rozwojem firma zdecydowała się na poszerzenie zakresu usług przez tworzenie stron i sklepów internetowych opartych na dedykowanych rozwiązaniach. W tej chwili Three Mindset zapewnia swoim klientom kompleksowe działania reklamowe w internecie. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wielkie brawa. Proszę panów o zajęcie miejsc. Przed nami czwarta wyróżniona firma w kategorii mikroprzedsiębiorca, a jest nią Mi Serwis Michał Sergot. Przedmiotem działalności Mi Serwis jest sprzedaż aparatów rentgenowskich i ich serwis. W swojej ofercie mają zarówno te duże do badań diagnostycznych, jak i mniejsze do zdjęć stomatologicznych. Zapewniają również profesjonalne szkolenia dla swoich klientów. Zajmują się także sprzedażą aparatów rentgenowskich dla weterynarii. Jeszcze raz wielkie brawa dla wyróżnionych. I zapraszam pana o zajęcie miejsca. Szanowni państwo, już teraz poznamy poznańskiego lidera przedsiębiorczości w kategorii mikroprzedsiębiorca, ale zanim to nastąpi, oczywiście zaproszę ponownie fundatorów nagród dodatkowych, mianowicie pana profesora doktora habilitowanego Macieja Szymczaka, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uniwersytet ufundował każdemu liderowi studia podyplomowe na wybranym kierunku. Zapraszam pana Tomasza Wałowskiego, pełnomocnika zarządu do spraw zrównoważonego rozwoju Poznańskiego Banku Spółdzielczego, który przekaże iPada. Zapraszam panią Iwonę Kasprzak, dyrektor do spraw Public Affairs, Grupa MTP. Grupa MTP każdemu z liderów ufundowała stoisko na dowolnie wybranej imprezie targowej. No i oczywiście zapraszam panią profesor, doktor habilitowaną Hannę Włodarkiewicz-Klimek, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
Na liderów w kategorii mikroprzedsiębiorca na uczelni czeka voucher na udział w szkoleniu audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według ISO. To jesteśmy w komplecie. To brakuje tym razem oczywiście lider. No, pan starosta tak podpowiada mi, gdybym nie doczytała. Poznańskiego lidera przedsiębiorczości w kategorii mikroprzedsiębiorca. A zostaje nim, wstrzymujemy oddech, APS Nowa. Zapraszam przedstawicieli firmy na scenę. To firma, która tworzy kompleksowe rozwiązania w obszarze materiałów reklamowych. Wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesny park maszynowy pomagają jej w produkcji najwyższej jakości ekspozytorów. Każde zlecenie to kreatywne wyzwanie, które APS Nowa realizuje w oparciu o innowacyjne pomysły i optymalne rozwiązania. Wyjątkowi ludzie i ich doskonałe wyniki finansowe sprawiają, że ta firma to wiarygodny partner w biznesie. Jeszcze raz gratulacje i wielkie brawa. A ja poproszę pana o kilka słów do mikrofonu. Pan starosta panu pomoże. Lider przytrzyma liderowi statuetkę. Wielkie brawa. Serdecznie dziękuję. Przyznam, że kiedy rok temu odbieraliśmy wyróżnienie w tej kategorii, a była to jubileuszowa 20. edycja konkursu, rozmarzyliśmy się, że może za rok, kiedy my, APS Nowa, będziemy obchodzić nasze 20-lecie, zdobędziemy statuetkę. I mamy to. Serdeczne podziękowania dla szanownej kapituły za docenienie naszych wysiłków. Ogromne podziękowania dla wszystkich współpracowników, dzięki którym jest to możliwe, to co się dzieje. I może jeszcze króciutki meldunek dla pana starosty. Dokładnie dziś pierwsze palety naszych towarów z naszej wysłużonej siedziby w Poznaniu przy Wołczyńskiej są przewożone do Plewisk. To tylko w linii prostej 3 km, ale przenosimy się do nowoczesnego, A-klasowego obiektu, który zlokalizowany jest już w powiecie poznańskim. Także... Wielkie brawa. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, to jest idealny moment na pamiątkowe zdjęcie. Zapraszam już teraz na scenę poznańskich liderów przedsiębiorczości, a także wyróżnionych. Koniecznie proszę wziąć ze sobą dyplomy i statuetki. To jest moment na wspólne zdjęcie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie tutaj na scenę. To jest czas dla fotoreporterów. Myślę, że wszyscy Państwo się doskonale zmieszczą na tej scenie. To jest 21. edycja konkursu o tytuł poznańskiego lidera przedsiębiorczości. Przed nami wyróżnieni i laureaci. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz wielkie gratulacje.
Tak, tak, ten czerwony dywan został przygotowany dla Państwa. Poznaliśmy już wszystkich liderów wyróżnionych 21. edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Dziękuję Państwu za obecność przed telewizorami, ale także w sali białej Poznańskiego Bazaru. Zwieńczeniem tego utworu niech będzie piosenka, która stała się tak naprawdę wizytówką Prince'a. Purple Rain. Mieliśmy Złoty Deszcz, to teraz będzie Purple Rain, a dla nas tę piosenkę wykona Aleksandra Itkowska z powiatu poznańskiego. I only wanted one time to see.
serdecznie i gratuluję wszystkim z serca. Thank you.